Run Hard, Run Strong. Oto motyw przewodni butów marki Under Armour. Prezentowany model powstał przy współpracy z firmą Michelin. Mają się charakteryzować doskonałą trakcją i zapewniać doskonałą przyczepność do podłoża w terenie. Charged Cushioning pochłania energię podczas lądowania i przetwarza ją w energię odbicia. Antybakteryjna wkładka wykonana w technologii Ortholite ma dopasowywać się do stopy i zapewniać niebywały komfort. Buty są dość ciężkie, ich waga to 369 gram, ale widać po podeszwie, że nie mogą być lekkie. Po pierwszym założeniu buta na nogę czułem się w nich jak tygrys z Kubusia Puchatka, który po prostu chciał brykać, brykać i brykać. Ta podeszwa daje takie dziwne wrażenie, jakbyśmy stali na jakiejś sprężynie albo na jakiś resorach. Sprawdźmy zatem, jak te buty Ad Tire Low, czyli Run Hard, Run Strong, sprawdzą się w trudnym, górzystym terenie. Run strong, run hard. Minął setny kilometr testu buntów Under Armour Fat Tire. Muszę przyznać, że zimowe warunki mi osobiście dały się mocno we znaki. But ten spisuje się doskonale w hardkorowych warunkach. Im mniej dróg, im więcej stokówek, im więcej kamieni, im więcej korzeni, im więcej lodu, im więcej śniegu, im więcej błota, tym ten but lepiej sobie radzi. Jak wspominałem na samym początku, ten but jest ciężki i o ile w trudnym terenie nie ma to jakiegoś większego znaczenia, o tyle jeśli wybiegamy w tym bucie na coś bardziej płaskiego, jeśli wybiegamy nie daj Boże na asfalt, to odbiera nam to totalnie, całkowicie przyjemność z biegania. Niestety ta gruba podeszwa, ta wielka amortyzacja, przynajmniej u mnie, powoduje po 2 kilometrach mega zmęczenie. Po prostu nie da się, jak dla mnie, biegać w tym po asfalcie. Ale jak tylko po prostu skręcicie gwałtownie w bok, gdzie kończy się cokolwiek płaskiego, a zaczyna się bardzo wymagający i trudny teren, wow, naprawdę jest świetny. Jeśli ktoś biega takie dystanse, myślę, do 20-30 km w bardzo trudnym terenie, na pewno z tego buta będzie zadowolony. Jeśli ktoś chciałby go kupić po to, żeby na przykład biegać w nich długie dystanse ultra, raczej nie polecam. Po testowym dystansie na bucie nie widać totalnie żadnych usterek. To tyle w dzisiejszym teście. Jeżeli podobało Wam się to, co zrobiłem z Under Armourami, dawajcie łapkę w górę, komentujcie i subskrybujcie kanał. Ja zapraszam Was do kolejnych testów i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!